Joem, Czekajcie, bo to już z całą muzyką walczę. Eee, I hop, coś namieszałem z tą muzą, zaraz, 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 ją wyłączę. Znaczy, wy już się nie słyszycie, ale ja tak. No, dobre. Cześć. Czyli eee, jakś cholera, jasne, no. No dobra słuchajcie Mówiłem wam wczoraj o zmianie Dzisiaj jest 32 jest fotokawka Powiem wam, że trochę przeszalałem wczoraj Więc e, Po tym spotkanku wczoraj W sensie w fotokawce z rana e, Poszedłem do studia tatuażu Można? Można, nigdy nie chciałem mieć tatuażu, Ale w końcu się zebrałem I mam, uwaga a więc e, słuchajcie, można sobie zrobić tatuaż. W ten oto sposób. Wygląda to mniej więcej tak. Znaczy, tak wygląda ok. Znaczy, poza bicepsem, nie? Biceps tak. Ale. Tak już nie wygląda ok. Więc już zdejmuję, bo się spociłem. No dobra. Więc e, normalnie mam na giveawaya no, takie tatuaże jakby ktoś chciał przy, przyszpalować na jakiejś imprezie. Tylko trzeba rękawiczki założyć albo cały czas trzymać rękę na rękę. No. <laughs> e, więc to jest jeden z gadżetów, który Szymon e, wynalazł, więc, więc będzie, będą takie rzeczy się pojawiały, a inna rzecz to rozkminiłem temat e, muzyki, tylko że dzisiaj to tak poszło na żywioł, e, ale będę mógł e, czasami coś zapodać. Dajcie jakiś klimat, to zaraz coś wrzucę. Czekajcie, teraz wrzuciłem fany. Mhm. Proszę bardzo, możemy dać jak chcemy. Już wiem, będę mógł robić podkład pod, e, pod gadki inspirujące. Możemy zaryzykować. Czekajcie. Nie wiem, strzelę tu, tylko muszę Wam włączyć dźwięk. Tu, raz i jeśli jeszcze dzisiaj. Nie ruszyłaś dupska, to zrób to. Czy teraz? Trzeba, żeby się dalej rozkręcać, jakieś. I pamiętam. Róż challenge każdego dnia. No i tak możemy sobie teraz, słuchajcie, wzbogacić fotokawki o... o jakieś takie rzeczy. E, co jeszcze mamy? Mogę was też. Tu jest na przykład klimat fear, czyli mogę was nastraszyć. Dajcie mi chwilę. E, tytuł piosenki... O, oh, genre, czyli genre, czyli rodzaj horror. Nie wiem, strzelam, po prostu nie znam tej muzy, po prostu mam bibliotekę dostępnych songów, za którą mnie nie zjedziły. Boicie się już trochę? Nie ja, no, horror? Ja, Jakieś tam, może zombie uciekają przez... Eee... Słabo. Dobra. Tyle tego z rana inspiracji w postaci fanu, ale ale poważnie dostaję dodatkowe narzędzie, które mam nadzieję trochę, trochę rozmaici nutę muzyczną poza DJ bułką, którego serdecznie pozdrawiam. No, dobra. Can't wait for perfect Bob Reynolds Guitar Band. Wy tu wymieniacie jakieś zespoły, to wam powiem, że nie, nie mogę wykorzystać żadnej muzyki, do której nie mam praw. Więc nie mogę e, dowolnej tam muzy sobie wkleić. Jest coś takie jak prawo cytatu, na przykład mogę tam parę sekund, jeżeli obrazuję to coś, ale ja już dostałem e, d, jedną notyfikację. Jak pamiętacie, wrzuciłem taki Dude Perfect film, to automat YouTubea wyłapał, że ja pokazuję, bo on zajmował cały ekran, trwał dłużej niż tam parę sekund, e, te co ping-ponga tam grają. A, więc mi e, automat e, YouTube'a po prostu zamroził ten film. Normalnie go zdjął, nie było fotokawki chyba 22. E, z, e, I powiedział, że jeżeli jeszcze raz to zrobię z automatu, to, e, to kasują mi konto YouTube'owe. <gryw> więc nie mogę takich rzeczy robić. E, skąd bierzesz tą muzę i jak z prawami autorskimi? Więc mogę, Kacper, mogę, na to mam prawa autorskie, tak? Wykupiłem coś. Więc, jakby ktoś chciał od razu tam pomyśleć, na co idzie wasza kawka, drodzy patroni, to również na takie rzeczy. Czyli na, na to, żeby mógł horror, muzykę podłączyć e, podłożyć pod rozmaicenie kanału. E, no. A skąd to nie powiem? To będzie moja słodka tajemnica. No, muszę mieć parę tajemnic. I znaczy, co to w ogóle za. wiecie, no. Jak się okaże, że wszystko Wam powiem, to nic mi nie zostanie. Zresztą ostatnio Wam cały czas mówię, co tam czytam, jakie rzeczy, e, więc lata czytań książek, różnych przykładów, które zbieram od innych osób. Ja Wam wrzucam w jedną fotokawkę, a na drugą nie mam pomysłu. To tatuaż sobie chociaż założę. No. Ale z Chin takie rzeczy chodzą 3-5 tygodni do Polski. No to najbliższe 3-5 tygodni będę ten sam tatuaż zakładał, albo muszę wymyślić coś innego. No. Więc proszę bardzo, kupiłem e, po prostu muzykę. No, no dobra. A hmm. Adam chce zaśpiewać, <laughs> że, że miałam nie zaśpiewał. No dobra, słuchajcie, 32. fotokawka przed nami, e, trochę wiedzy, dzisiaj sięgnę pewnie do pytań patronów, standardowo. Trochę fanu, no to już był, ale zawsze mogę muzyką to urozmaicić już od dzisiaj. O ile jestem przy kąpie, no to muszę być przy kąpie i inspiracji mam jeden gadżet dzisiaj mogę wam coś ciekawego znowu powiedzieć dzisiaj podebrałem znowu coś Szymonowi hmm, jest w szkole więc mogę e, okej okay. to najpierw skąd jesteście kogo mamy na planie włączam sobie ekran żebym widział e, kiedy zdjęcia z gór to do mnie jakich gór nie wiem Michał z Nowogradu Nowogardu przepraszam so sorry Jejku, coś dzisiaj wyczytałem rano. Znowu nie mogę spać ze stresu. Ale powiem Wam, wyłączenie maili, wyłączenie notyfikacji e, pomogło w sensie, ja czuję się trochę lepiej. No, tak w sensie nieprzytłoczony ilością rzeczy. To do. Mam zaległości. Oczywiście wczoraj zrobiłem po, po paru miesiącach e, parę zdjęć z, z starej sesji z Julką i mega mi się podobały. E, taki powrót, wiecie, do korzeni. No, bo co innego jest retuszować, jak kurs robię, bo wtedy jakby retuszuję, nie ja go nazwijmy to, nie tworzę zdjęcia, nie, nie czyszczę go, nie. Nie wiem, nie upiększam, tylko po prostu tłumaczę też, co robię, więc to jest trochę inna praca. To jest tak, jakbyście zamiast czytać książkę, czytali ją na głos i jeszcze mówili dlaczego, akurat w tym paragrafie taki akapit czy coś. No. A, więc e, wróciłem do swojego starego notesika. Też od razu Wam powiem. To jest mój stary notesik e, Moleskine. E, Moleski, mo, nie wiem, jak się to czyta: Moleski, Moleskin. Nie wiem. W każdym razie to jest e, jeden z bardziej znanych. E, tutaj, e, notesów, je ja się po prostu przyjemnie trzyma. Ja jestem gadżeciarzem, no znaczy mi nie robię. Ja wolę czytać książki na kindlu niż papierowe, bo mam w jednym kindlu milion książek. No. A druga rzecz, mogę czytać po ciemku. A trzecia, jak jestem na jakimś urlopie i skończę książkę i nie wiem, nie miałbym innej, albo w tej książce z odniesienie do książki, którą chciałbym kolejną, to znowu mam. Zresztą e, mam je, sprezentowałem kindla e, z innego powodu. Dlatego, że ona za to często takie grubaśne książki wozi w torebce, ledwo je się mieszczą, to raz, a dwa kwestia wzroku, tak? A na Kindlu sobie powiększa czcionkę, doświetla i ma parę książek w leciutkim Kindlu. Także nie mam prowizji z Kindla, ale wolę, jeżeli ktoś jeszcze nie używał, żadne, żadne urządzenie typu, ja kiedyś myślałem, że na telefonie, na tablecie można czytać, nie da rady, to musi być czytnik. Nie wiem czy Kindle, no po prostu jestem zadowolony. Ale, no dobra. Patrzę, Płońsk, Kamień, Tomaszów, Jacek Szymański z Tomaszowa Mazowieckiego, Jarek z Łodzi, Krzysztof z Tczewa. Dzięki Krzysiek za fotkę i w ogóle wszystkim, wszystkim bardzo dziękuję za te fotki fotokawowe, w sensie fotokawka i skąd jesteście. Jest tam ile? Kilkadziesiąt zdjęć i to jest niesamowite, po prostu w końcu twarze można dolepić i domyślam się, że dla niektórych zrobienie selwika wcale nie było łatwe, a niektórzy potraktowali to jako wyzwanie. E, więc mega dzięki za te wszystkie zdjęcia, które tam wrzucacie, bo to też innym pokazuje, że, że za imionami, nazwiskami czy za ikonką małą to, to, to po prostu jest coś fajnego. No. Co tam Tomek Lerczak, sprawca karteczek tychże cudownych. E, a, a w ogóle Tomek zrobił jeszcze jeden numer. Da, da, już, sekundka, Najpierw tak. Coś się pomidorze i nie wiem o co chodziło Tomek. Ale e, e, na patronach, to w sensie grupa patronów, Tomek skrzyknął patronów e, i zmontowali w zeszły weekend, czy w ten weekend e, całą sesję z modelką, modelkami, modelkami, modelem jakoś tak, nie wgryzałem się autentycznie się odciąłem tam, żeby sobie poukładać we łbie, ale mega szacun, to w ogóle jest coś niesamowitego i od razu z tematów inspirujących e, z tematów inspirujących wczoraj skalibrowałem e, laptopa i Aizo yy, i jeden Display Pro ten który tam na, na pomoście kiedyś otwierałem to to był Kalibrator, który kupił Adam dla siebie w patronach, i on sam z siebie puścił go po prostu w obieg po patronach, więc u mnie trochę przekisił. Widzieliście to otwieranie na pomoście, więc wczoraj w końcu, jakby mówię, odciąłem się od wiadomości, zacząłem robić rzeczy, które gdzieś tam mi ciążyły i zalegały, więc między innymi skalibrowałem. No i a propos kalibracji, to kalibrowałem to i to już przy użyciu dwóch urządzeń, czyli Data Spider Elite 5 i i1 Display Pro. x -ride? i co tam jest? I co tam ten. Tu. Nie mogę, znaczy nie udało mi się to szybko zrobić, porównać, jak wychodzi profil profil z Data Spidera piątki z profilem z i1. Czy one się jakoś różnią? Bo nie powinny. No kalibracja to jest dociągnięcie do wzorca, wzorzec powinien być jeden, tak? One mogłem wyświetlić za to, jak robił uh, Display Pro i1 do Nazwijmy to sytuacji zerowej, czyli takiego nieskalibrowanego laptopa czy monitora i Data Spiderem, czyli ja mogłem porównać tylko od jednego kalibratora do bazy, od drugiego do bazy. Nie mogłem porównać, wiecie, before i after z tymi dwoma. Tam w i1, w tym oprogramowaniu, jakiś był taki patent, no ale nie, nie wyszło mi to. No, w sensie, że możesz wgrać profil inny, który zrobiłeś wcześniej, i on powinien pokazać różnicę. Nie, nie wyszło. Cały czas mówię, że kalibrator, do, dowolny jakie użyjecie, jeżeli w ogóle nie używaliście, i tak wam zrobi lepiej niż macie. Nie, nie idealnie, ale lepiej. No, trzeba było mieć też idealne warunki. No to tak dzisiaj tak widzę, nagadany mam, skakanie. Czy mi się humor poprawił? Tak, ale jest to mocna praca, znaczy dzisiaj widzicie mnie naładowanego, wiecie, w deszczu się piącym po różdupę challenge'u swoim, trochę sobie posłuchałem, trochę tam jeszcze parę rzeczy porobiłem, no i, i tatuaż wymyśliłem. Więc to chyba do, do takich pomysłów na, na radzenie sobie z dołkiem, to, to mówiłem wczoraj, zróbcie coś innego, ale wydaje mi się też po prostu zafundujcie sobie trochę humoru. Po prostu, nieważne jaki byłby dołek. No i tu Wam powiem, jaki film warto obejrzeć. O. Eee. Dobra. Więc ko kontynuując, tylko chciałem powiedzieć, że patroni to zajebiści ludzie eee, z inicjatywą. Jak chce ktoś dołączyć i zobaczyć, że można, to zapraszam tutaj do dołączenia. Do E, przy okazji wesprzecie różne inne szaleństwa, typu zakup muzyki e, i, e, czy, czy tatuaży. Na tatuaże mam giveaway'e. Kupiłem trzy, bo każdy kosztował, nie pamiętam, 50 centów, jakoś tak. Więc mam, mam jeden dla siebie. jakbym mnie kiedyś i bym chciał pokazać, że mam dziary. Ale mam też P dla was, bo już spoconego nie oddam. No już byłoby to małym chamstwem. <gupiłem> Dobra, patrzę, co było. Janusz mówi, że było mega. Poznań, tak. No. Tak, znaczy powiem wam, że jest temat taki, tylko nawet dzisiaj mocno nad tym myślałem. To jest moje też taki inny sposób, w sensie jak, jak, jak coś mnie dręczy, to, to szukam nowych pomysłów. Tak chyba samoistnie. istnieje. Więc bo, bo albo, albo zanurzacie myśli w tym dołku swoim, mówicie, syf i tak dalej, albo zanurzacie je w czymś innym. Innymi słowy nie polecam oglądania wiadomości, no, czy tam TVN-owych, czy Pols TVP1, czy Polsatowych, czy jakichkolwiek. Dzisiaj prześledziłem listę, jakie są wiadomości, same negatywy, więc jeżeli wam jest źle i zanurzacie się jeszcze w czymś złym, słabo. Ale jeżeli wam jest źle i zaczynacie się na przykład zanurzać myślami, uwagą w książkach inspirujących, albo w, w kabaretach, albo w filmie zabawnym, to po prostu zmieniacie nastrój. Więc ja tak sobie robiłem i zacząłem myśleć o tym, co by można było inspirującego zrobić. No i, i gdzieś tam w tle mi tam się. Przebija temat, że e, fajnie było po prostu się kiedyś spotkać, taką zrobić, e, nazwijmy to fotokawkę live w realu. Kawkę, piwko, cokolwiek, ale od razu, od razu zobaczcie, ile to ciągnie myśli dalej. A ile osób przyjdzie? A skąd? A, a, a gdzie to zrobić? E, czy to powinno być małe? Czy zima to dobry temat? I TD ITP i to nie jest prosto. To jest tak jak z zaproszeniem gości na wesele. Mam parę doświadczeń, nawet całkiem niedawnych, że jak chcecie jedno zrobić, co da wielu osobom coś fajnego, to zawsze i tak ktoś będzie poszkodowany, no zawsze będzie. Więc no dobra, więc na razie tylko rzucam taki temat, że myślę o tym, żeby żeby zmontować kiedyś jakieś spotkanie live. no Po prostu kto będzie mógł, to przyjedzie, kto nie, to nie. I td iTP. Pewnie jakieś piwko raczej niż kawa, czyli raczej wieczorem. No. I zaraz się zacznie. Zróbmy w Radomiu, albo w Kielcach, albo gdzieś tam. Nie, na razie, na razie nie wiem. Nie wiem gdzie, nie wiem kiedy. Rzucam na razie tylko tak, że mi gdzieś tam świta od dłuższego czasu. No dobra. I zapiszę, że 500 osób przyjdzie. Nie sądzę. Od razu mówię, nie sądzę, dlatego że też mam e, doświadczenie, jak, jak jechałem do, do łodzi w kwietniu na targi e, te fotograficzne i dałem ogłoszenie, że Fotopiwko. To teraz rozdzielmy intencje. O to jest dobry temat, nawet na dzisiaj. Proszę bardzo. Od razu sobie będę zapisywał. Intencje od działania, ok? Dobra to na targach chodząc ludzie o zieniu cześć i to byli ludzie których fizycznie znałem albo tacy którzy byli, oglądam twoje tamte tutoriale i w ogóle super good job. I ja takim ludziom mówiłem słuchajcie wpadajcie na piwko dzisiaj wieczorem gdzieś w Łodzi ludzie którzy z Polski przyjechali do Łodzi czyli i tak mają dedykowany czas raczej jak ktoś jedzie na targi do Łodzi to z nadzieją założeniem nie wiem że jeżeli zostaje dwa dni bo tacy byli. To również, żeby poznać innych fotografów, pasjonatów, bo w domu nie ma z kim pogadać, bo jak wyrzucicie temat znowu, jaki obiektyw, czy ze zdjęciami co zrobić, albo itd, itp, po prostu spotykacie tych samych bzików, więc warto, pozytywnie zakręconych, więc warto z nimi spędzić więcej czasu. Jedyna niepowtarzalna okazja. No i tym ludziom mówię: słuchajcie, dzisiaj wieczorem jest piwko. Będę, będę, jeszcze zabiorę. No to tak liczyłem na ręku, bo ja organizowałem to spotkanie, więc chciałem dać e, organizatorom, czyli lokalowi, pubowi, informację, ile potrzebujemy stolików. No prosta sprawa, więc e, ja założyłem wydarzenie na Facebooku, żeby klikali: będę, 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 tak? Wyszło 40, tak? Czy tam nie wiem, 60, nie pamiętam. W każdym razie to była intencja. Wszyscy, którzy mówili: będę, mówili to autentycznie, to nie była taka ściema, tylko po prostu chcieli być. A ile przyszło? Około połowa z tych deklaracji, 50%. Więc jest różnica między tym, co chcecie zrobić, a tym, co zrobicie. Różne powody mogą być, ale teraz jedziemy do tego, do dlaczego sobie zapisałem. E, wiedzieć, co zrobić, czyli czy chcieć coś zrobić, a to zrobić, to są dwie, dwa różne światy. No. Więc niezależnie, czy to będzie e, fotopiwko kiedyś tam, czy spotkanie, czy do tego zmierzam, czy do, do zmiany jakiegoś nawyku, czyli różdu challenge'u. To wy wiecie, co zrobić. Wiecie, co jest ok. Tak? Tylko pytanie, czy to zrobicie? Bo to się tak, to tak niełatwo powiedzieć. Jak powiecie, że spoko, żeby zrobić teraz, nie wiem, tam, nie wiem, czegoś się nauczyć, trzeba będzie po prostu codziennie rano e, wstać. No to dobra, nie wiem. Jeżeli chcę zrzucić 3 kilo, to będę musiał codziennie po prostu zrobić do peczele, czy pilnować kalorii. Dwie proste rzeczy. A potem przychodzi wieczór i mówi, ale tak, piwko. A tam jedno nic się nie stanie. No. A zresztą dzisiaj akurat mam gorszy nastrój. Trochę mnie tam, trochę się podchorzały, czuję, to sobie odpuszczę. No. I tak to jest. Więc yy, nawet jak 500 zadeklaruję, mogę się założyć ze wszystkimi z Was, mogę się założyć, że nie będzie skuteczności spotkania na poziomie 80%. Czyli, że na przykład 100 jak zadeklaruję, to nie będzie 80. No, będzie mniej. No dobra. Yy. Czy byliśmy na piwie wtedy? Tak, tak. I o co się okazało, że miałem urodziny wtedy. Nawet nie robiłem tego pod urodziny. Po prostu targi wyszły akurat tego dnia, kiedy były. Kiedy miałem urodziny, czyli tam. No, w kwietniu. <laughs> Facebook i tak mówi. Ok, co, ma, co mamy tutaj? Za tydzień w poniedziałek pisze Mateusz będę miał trzy modelki. Kropka. Na sesji. No dobra, dobra. Jak? Ktoś chce dołączyć, to pisać miasto Wawa. Uuu, no to Mateusz, no to, to zaraz, teraz sprostujmy rzeczy. Co modelka wie? Bo już widziałem jedną taką sesję. I czy modelki wiedzą o sobie? No. Zaraz się tutaj przetrącę kręgosłup ma po małemu. Mateusz z Holandii jedziesz, nie? Lecisz, jedziesz, lecisz. Umawiacie się na sesję z modelką. Wymaga, nie wiem, e Budo Mówię Wam, że jakby dobra sesja to jest zaufanie dwustronne, czyli modelce mówicie, jaki będzie klimat, no i też ufacie, że ona przyjdzie i dzień przed sesją nie ogoli sobie głowy na przykład, tak? Na znak protestu przeciwko nie wiem czemuś, to, że fotokawki są za wcześnie <laughs> albo za długie. Czyli wprowadzacie ją w klimat sesji. No, to jest spotkanie w cudzysłowie biznesowe i ona przychodzi na sesję, a okazuje się, że już są dwie inne modelki. Że coś nie halo, o ile nie wiedziała o tym, że to jest sesja, gdzie będą trzy modelki. Mam na ciebie 20 minut, bo mam jeszcze dwie inne. Jeżeli ustawiacie się na sesję, to musicie dać znać o warunkach. To samo w drugą stronę. No, jeżeli po drugiej stronie obiektywu planujesz więcej gości. Jeżeli mówisz modelce, słuchaj, wpadnij, zrobimy świetną sesję, ona przyjeżdża, a patrzy, a tam siedem obiektywów wycelowanych w nią, a umawiała się na jedną sesję. I to jeszcze sprawdziła twoje portfolio, to teraz jak? Ma sprawdzić inne portfolio? Czy ona w ogóle chce pozować przed innymi fotografami? No to tak. No. Najpierw przemyślcie, czy takie rzeczy to nie warto uzgodnić dwie strony. Co innego, jeżeli oczywiście organizujecie warsztaty i mówicie modelce, warsztaty, spotkanie, mówicie słuchaj, albo robicie w ogóle taki spęd, nazwijmy jak na Max Models kiedyś było, nie? To Max Models zachodnio-pomorskie, gdzie tam słuchajcie, drogie modelki, fotografowie. Mam zarezerwowane miejsce. Kto chce, wbijajcie, i wtedy i modelki, i fotografowie są z jednego źródła. Wszyscy wiedzą, w co wchodzą. Wtedy też jest OK. Z reguły tylko klimat się potem nie zgadza zdjęciowy, bo jeden chciał delikatny, inny drapieżnie i ten chciał w bieliźni, a tamten chciał w sweterku i tak dalej, i tak dalej. No dobra. Michał, o z Michałem też się wczoraj spotkałem. Michał wyższy dwie głowy ode mnie. Mówi, że miał stresa, żeby się ze mną na żywo widział. Ja miałem stresa, że po prostu dwie głowy wyższe ode mnie po prostu. <laughs> także zdrówka dla dziewczyny życzę i udanej kalibracji, bo przekazywałem kalibrator Michałowi, także no. Ehm, dobra, co tu jeszcze jest? Niech będzie 10%, to i tak nie ogarniesz. 7500 subskrypcji to będzie 750 osób. Fotozienta, no chcesz się założyć? Prosta sprawa, no. Ogląda Was teraz I, i, idziemy w liczby. Ile, ile jest osób? 203. I proszę bardzo, to teraz na 3-4 wszyscy klikają lajka, like czyli teraz mamy spotkanie za 3 minuty. 3-4, hop. Ile jest lajków? Już Wam mówię w tym momencie. Nie, nie mówię, bo nie widzę. Nie widzę, ale za, za 3, 30 sekund powinienem widzieć co najmniej 200 lajków, tak? A zobaczymy ile będzie. Bo się okaże, że komuś jest trudno nacisnąć, bo prowadzi, bo słucha. Wypadnie coś, po prostu, nie ma, nie ma tak. Więc ja, ja, ja się cieszę, że wy takie macie zaufanie, ale ja widzę statystyki. To samo w drugą stronę, tak z małym foszkiem walne. Ile z was os osób, które prosiłem już wielokrotnie, żeby zaprosiło jedną osobę na fotokawkę, ile z was to zrobiło? Bo e, ilość osób, która dołącza do, do, do kanału YouTube'owego, no praktycznie może doszły, ile tam 30 osób, może doszło, w, e, a jest, a ogląda 200. No to, a potem ogląda w ciągu dnia 1800-2000. No to z 2000, idąc tą statystyką 50%, no to powinny być chyba wyższe liczby, nie? Tak ogólnie, nas tu, gdzieś. No I co? Poszła jedna w dół. No jasne, że tak. Zawsze będzie szła jedna w dół. I co? Jest 122 lajki. No to mamy skuteczność, co? 50%? No. no. Więc to tak nie jest. No. Mimo, że tu wszyscy oglądacie, zaangażowanie jest duże. No po prostu. No bywa. Więc e, e, z takich życiowych porad e, chyba warto nie mieć oczekiwań. O, może tak. Nie, nie oczekiwać. Znaczy niektóre rzeczy trzeba założyć. No nie wiem. Będzie fotopiwko gdzieś, to trzeba jakieś założenia mieć. Ile będzie osób? E, parę potwierdzi, e, parę potwierdzi, a nie przyjdzie, ale trzeba mieć założenia, żeby za, zarezerwować salę, tak? Czy miejsce jakieś. Więc na jakieś liczby trzeba się gdzieś nastawić. Ale jak ja gdzieś tam już się nauczyłem w życiu, że to jest tak, że e, jak, jakby to powiedzieć, jest taka jakaś tam znowu przypowiastka, ale to, to może dzisiaj bez przepowiastki, ale że. Warto się starać, żeby coś wyszło. Czyli jak macie egzamin, to się do niego przygotowujecie, tak? Nie wiem, jak na prawo jazdy. Ale nieważne jaki jest wynik, nieważne czy zdaliście, czy nie zdaliście, akceptujecie go i mówicie, pewnie tak miało być. Bo wtedy, wtedy przychodzi taka satysfakcja z tego, co robicie. W drugą stronę, jeżeli z rezultatów jesteście niezadowoleni, no to wiadomo, to było to i możecie sobie pracować. Ale bardzo słabym tematem jest darcie kotów, i tak dalej, jak to się mówi. Czyli powiedzmy, że przygotowywaliście się do egzaminu z prawa jazdy, nie zdaliście. I potem nic, tylko rozpad przez kolejne tygodnie, i tak dalej. Nie ma sensu. To was nigdzie nie popchnie do przodu. A o tym właściwie chyba na każdej fotokawce mówię, że, że najważniejsze to jest po prostu iść do przodu. No. I chyba tak tak właśnie mi się ten film z Walter'em Mitty kojarzy. Ten, jak mi się nazywa? Zaraz zerknę sobie. Walter Mitty. Ale mi to Sekretne życie Waltera Mittiego. Kto nie widział, niech obejrzy. Chodzi o to, że on ma jakiś cel, ale drogę ma i ta droga jest fantastyczna. Po prostu on przeżywa różne przygody, tylko dlatego, że jedzie coś zrobić. I potem sobie dopiero na koniec uświadamia. A tam już nie powiem, co sobie uświadamia. Ale niesamowity film. Bardzo pozytywny, bardzo budujący też. Takiś, w, w niezła muza jest. No dobra. To co, popatrzę sobie znowu, co Wy tutaj piszecie. Dzisiaj jest ten. Było 78, a jest 160. No, no i nieźle, bardzo dziękuję. E, ale widzicie, że jest rozdźwięk między, e, jakby technicznymi czasami, możliwościami. Po prostu ktoś się nie pojawi się, nie będzie. I mówię, nie, to nie jest tak, że wtedy trzeba tam nie wiem, łzy ronić i mówić, kurczę, miał być, nie było. Nawet fajną rzecz słyszałem, jedną taką, która mi też gdzieś tam zmieniła e, takie myślenie. Zobaczcie, jaka jest różnica. Robicie imprezę i miał być zenobiusz, już nie mówię Zdzisław, bo już tam Żdizie jak pozdrawiam. Miał być zenobiusz i zenobiusz nie przyjeżdża. I teraz co najczęściej piszecie? Jak on jest, mówi, sorry, nie dam rady, nie wiem, coś mi zatrzymało. Co wysyłacie mu za wiadomość? To no, no dawajcie, proszę bardzo. Czekam na wasze te, a ja tu popijam moją fotokawkę z fotokupka. Arek pyta, czy mój kiepski nastrój nie był chyba spowodowany ostatnią sesją? Absolutnie nie. To właściwie ta sesja, to był taki sztos, że w drugą stronę. Gdyby nie ta sesja, to bym pewnie się czołgał. E, dobra, nie pierd, tylko wpadaj. E, szkoda, goń się. Mm, tak. No, jak nie możesz, dajesz radę. Szkoda, że nie dałeś rady. Zenobisz, wbijaj. Kici w ucho, twoja strata. Szkoda, do następnego razu, gdzie jesteś. No dobra. Mm. Teraz wam powiem, e, przeanalizujcie sobie te wpisy, tak? E, dobra, traktuję, że e, kici w ucho Fox, czy, czy goń się, oznacza, że tak naprawdę nie chcieliście tej osoby. A ja mówię, kiedy naprawdę wam zależy i nie robimy sobie teraz jajek. E, jajek, jaj, no, nie, nie, ze mną się nie napijesz? No. Dobra, zobaczcie, jakie to są egoistyczne, e, egoistyczne właściwie, e, e, z jednej strony egoizm, mówicie... No tak, no to po prostu bujaj się, ze mną się nie napijesz. Albo w drugą stronę, obwinianie. Eee, które na przykład, twoja strata, żałuj, e, szkoda. No. A, a zobaczcie, jedno takie usłyszałem i to mocno wziąłem pod, pod analizę. Bardzo nam cię brakowało. Kumacie macie różnicę. Ten człowiek, To nie jest tak, że go obwiniacie, ale zwaliłeś. Nie pierd... Nie wiecie, jaki jest powód, dla którego nie przychodzi. I nie wskakujecie mu teraz i mówicie: Tu, 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 kici w ucho, wal się, goń się, bujaj się, albo żałuj, twoja strata, ale żeś przygapił, pff, teraz masz. Czyli nie fundujecie mu złego samopoczucia, mówicie tylko: brakowało nam ciebie. Koniec, kropka. No. Da. Także następnym razem, jak coś takiego, przemyślcie, czy nie lepiej coś takiego powiedzieć. Po prostu kiedyś ktoś do mnie coś takiego powiedział. Ja pierwszy raz poczułem się tak doceniony, a z drugiej strony uszanowany, że no nie mogłem. Nie mogłem, nie byłem. Więc proszę bardzo, kolejna porada życiowa kołczazienia. No. Zieniu. Jednak Zieniu to mądry człowiek. Nie, słuchajcie, to wszystko co mówię, to są rzeczy, które wyczytałem albo doświadczyłem. Także ja uważam, że wszystko, co, co zbieramy w życiu, to są jakieś tam doświadczenia, i te negatywne też są potrzebne. Czasami od życia trzeba dostać w pierdziel, bo inaczej yy, jest za wygodnie i nie robicie nic. To wczoraj mówiłem odsyłam do fotokawki. Yy. Pozytywny gość z siebie. Oj, nie widziałeś mnie jak mam doła, ale, ale to, co mówiłem, mam zawsze gdzieś tam w sobie. Takie przekonanie, że dam radę, że, że prędzej czy później się z czegoś tam podniosę, a to jeszcze będzie jakaś lekcja. Także to jest to, wiecie, no, idzie kłoda pod nogi, ale z tej kłody to się potem robi doświadczenie. Ehm, no, takie tam, takie, takie wiara chyba we własne siły. Nie wiem, co mi to dało. no Poza tam, nie wiem, wsparciem rodziny, oczywiście, ale różne przeszkody, a bo ja wiem, no, nie wiem. Brakuje nam Ciebie w Lublinie Piszej <laughs> Jaków. A goni się się. No dobra. To co? starczy tego ględzenia. Idę, e, idę do pytań e, od patronów, dobra? Już. Patrzę, co mi tam trochę o trochę fotografii pogadajmy. Mogę wam na, wrzucić. Jaki chcecie muze? Dajcie, dajcie klimat jaki Wam powiem, jakie są. E... Nie, muszę sam poczytać. Za dużo tego jest. Mogę dać. O, jak idziemy do, 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 do pytań, to może być Suspense, Z, zaraz coś wyklikam. I to jest Suspense? Nie, czekajcie, słabo. Dobra, wrzucimy Hopeful mamy tutaj, cyk. I klik. Czujecie? Hopeful? Nadzieja idzie? Potrzebowała słońca. No. Trochę ściś. Proszę bardzo. Dobra, szukam pytań. A, tu Jarek. E... Jarek zapraszałeś, a czekajcie, Jarek zapraszałeś do siebie, ja wam powiem, to, to musi być coś mega dostępnego dla wszystkich, a nie tak, że autokarami będziemy walić, więc pewnie w Warszawie, w centrum Warszawy, od razu mówię, jak będziemy robili jakieś spotkania, chyba, że i tu też, też już kiedyś mogę doświadczenie jednym się podzielić, ale robimy po prostu nockę gdzieś. I kto zaboli za dojazdy, noclegi itd. I potem się okaże, że dużo osób chce, a nie stać ich. I tego też nie chcę. Po prostu chciałem, żeby to było dostępne. Jak ktoś chce wpaść i po prostu być, nie będzie go stać na piwo czy na kawę, też są takie osoby, a po prostu chce być. Chciałbym, żebym miał taką możliwość. Także a propos tego dojścia. Dobra, już. Nie wiem, czy ta muzyka wybija w pozytywny nastrój. Może jeszcze jakąś inną. A tu jest Just You. Near the ocean, proszę bardzo. Near the ocean, niech będzie. Czyli blisko oceanu muzyka jest trochę, a ja szukam tego pytania, miałem odpalić. No tak tam. Pytanie. No dobra, mamy to, żeby teraz było to nie, nie jakaś nie, nie, muzyka do, do bań. muszę zmontować jakąś playlistę żeby można było puszczać. No to co to hop 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 i tu git bez jajce widać chciałem sprawdzić. Ok no to co mamy. Proszę bardzo Aśka tutaj zawłaszczyłaś parę pytań i bardzo dobrze. Jak najbardziej. Czy w Lightroom jest sposób na zgubienie ostrości. Yy. Ostrość w fajnym portrecie wyszła mi na uchu. Chciałbym, aby wszystko było nieostre. Spore ziarno już dodałam, ale to daje dalej nie to. Różnica w ostrości lub jej braku jest spora. Do zabaw graficznych, czyli selektywnej ostrości, rozmycia, lepszy jest Photoshop. To ten. A w Lightroomie możesz pędzelkiem pomalować, ale to nie wyjdzie ci dobrze. No bo. W Lightroomie jest suwak ostrość, ale nie ma suwaka rozmycie, czyli lens blur, nie ma czegoś takiego. To jest filtr lens blur, czyli rozmycie, co tam, soczewkowe w Photoshopie i wtedy na obszarze można było tam na warstwie porobić. Nie, bo tu w Lightroomie możesz zgubić ostrość poprzez zdejmowanie clarity, ale to wygląda fatalnie i tego się nie robi. Czyli w skrócie nie Photoshop. Chyba, że jest coś, o czym nie wiem. Jeszcze może mi tam gdzie, gdzieś, mi się może coś bójnąć To teraz idę, będę tak skakał, bym chciał zagospodarować. Czy jest ktoś komuś... O, tu proszę. To, a tu, tu już odpowiadałem, tylko nie pamiętam kiedy. Wader. Widać te rzeczy? Tak. Dobra. Mhm. Mhm. Tam, dobra, to zaraz sobie pójdę do góry. Tu jest jakieś podwójne. E Arek pyta łącznie z Romkiem. Jako, że idzie zima, Pewnie bez śniegu, myślę o jakimś małym, domowym studio. Jakie lampy, modyfikatory byś polecił na początek? Nie musi to być jakaś górna półka, bo w sumie jak na razie sesje typowo członków rodziny e, na kimś trzeba się uczyć. Oczywiście, że tak. Hmm, hmm. Małe, domowe studio. No to tak, rozkminiam. Małe, domowe studio. No to ile masz metrów? Jak małe, to znaczy, że jest ciasno. Skoro jest ciasno, to gridy dwie lampy na statywach, no to najprostszy zestaw, czyli dwie lampy z modyfikatorami, parasolka mi w małym studiu nie za bardzo leży, wolę softboxy z gridami, jakieś 60 na 90 i mniejszy, a możesz wtedy większą parasolkę wziąć. Mam tutaj coś? Nie. Więc to jest jeden temat, czyli kupujesz lampy jakieś Studyjne, najtańsze możesz to naprawdę trzy setki sobie kupić, dwie w zestawie. Takie zestawy miał Freepers, takie zestawy miał Quantum. Od razu mówię, jak ktoś chce do Quantuma, to może mi walnąć maila na quantum.małpazieniu.pl. Ja to przekierowuję dalej i powinniście dostać ofertę. I wczoraj robiliśmy jakiś test, nie jest jakoś mega różowo, tyle wam powiem na razie. Jeszcze negocjuję, znaczy to jest 5% rabatu dla Was od produktów Quantuma. Ale też przez wybrany sklep. Jeszcze będę gadał, czy to się, da się coś zrobić. Czyli jest taniej niż rynek, ale nie, to nie jest jakieś takie, że aż, o wow, ale czad, nie? Warto się skusić, bo ten. E, więc będę jeszcze gadał z Lightem Ja mówię Quantum. Light oczywiście, bo ja mam ich stare lampy. Więc Quantumy, czy Quadralite, te App 300 czy Mówy 300 setki tak, to, to, to. No. Tylko że z softboxami. Parasolek w małym studiu się boję. Do tego wyzwalacze, no to do Quadra Lighta masz nawigatora. Teraz mam walizę, to mogę pokazać. Zaraz. Ja nie mogę, nie mogę cały otwierać, bo tu mam jeszcze gadżet z sesji, nie mogę go pokazać. Muszę na zewnątrz. Wtedy jak będziesz miał jakiś wyzwalacz, ale ja z tego jestem po prostu zachwycony, to opowiadałem wam ostatnio, Navigator, gdzie jak go włączycie, nie wiem czy to widać, to macie parę grup, tym się steruje, no, jak ja mam zrobić, żebym ja nie był ostry, no dobra, no. ABCDE Można sobie ustawiać moc i się wyzwala, także wyzwalacz. No, w małym domowym studiu nie jest tak istotne, bo możecie zawsze do lampy podejść, ona jest na sensownej długości. Ale to w skrócie kupcie najprostszy zestaw z małymi lampami typu 2-3 setki z softboxami. Nie wiem, jakie są ceny. Dajcie mi sekundkę, to zaraz zobaczę. Ale ja kiedyś taki kupiłem z Quantuma. To był mój pierwszy i do teraz wożę te lampy. E, ale też Freepers miał bardzo fajne zestawy. Na. chyba na ją, ją gnuło, na Jinbeju, zaraz, a może na inny? Zaraz, zaraz, zaraz. I jeszcze jest sklep FNV, Eltek. Oni mają też. Oni mają cenowo bardzo dobrze, ale czy mają tam zestawy, to nie wiem. Ale jakość FNV to taka EE. To, to są rzeczy, które można popróbować, ale to się tam może porozpadać. No, to to ja też z doświadczenia. Jak ja miałem lampę FNV, to, to na fotoceli na styk wyszedł. Już. Ceneo. Tak pójdę, dajcie mi, ja, ja muszę poklikać, żebym wam ekran pokazał, to nie jest tak, że ja chcę, żebyście, wiecie, zacznę coś wpisywać i w pasku mi wyskoczy jakieś tam nieszczególne rzeczy i potem mi się przyczepicie, co ja tam oglądam po godzinach. <laughs> e... Ale jak ktoś tam ma inne pomysły na to, co można do, dobrać, to go. Już. No, na przykład, już Wam mówię, yy, jeszcze nie zestaw, ale coś Wam pokażę, ten Quadra Light Atlas, który. Hop, więc to jest ten. To, ten Quadra Light Atlas 600 TTL. To jest to, czego używałem na ostatniej sesji. Do tego dochodzi albo bateria. Albo bateria, czyli to albo albo adapter, czyli jakby ta sama końcówka, ale z kablem. I wtedy możecie na prądzie jechać. Więc ta lampa, ona kosztuje na cenę 3299. A z tego co przez tą moją ofertę, w sensie Quadralight, no, zrobiłem test. Ktoś był zainteresowany, wysłałem do quadra, Quadralighta i dostał 5% o 33 coś tam, czyli 3200 parę wyszło, 3206. No To jest, jest różnica, tak? Znaczy, jest te 80 zł do kieszeni, ale czy to jest jakieś takie, jakieś od, to była cena wyjściowa: 3, 3, 7, 5 i minus 5%. I jeszcze trochę pogadam tam z nimi, e, czy coś możemy z tym zrobić. No, tak, żeby było tak, wiecie, miło i sympatycznie. No, e, no i nie doszukałem się tego zestawu już. Zestaw. Mhm. Wpisałem zestaw kropka, zaraz, Zestaw lamp studyjnych, tak zrobimy. Zaraz mam ekran Udostępnia. <laughs> Mogę muzykę w tle puścić, ale okazało się, że niekoniecznie. Uno momento. Możecie tam jakiś żart sypnąć. Kto ma jakiś żarcik, kto niech rzuci. Odczytam. Nie idzie mi to, no. No dobra. No to czekajcie, to wam pokażę, tu mam jakiś Quantum Quadra Light 400 kit 3, zaraz go rozkminimy. Hop, jest. No jest. No więc 400 to już jest dużo, dlatego cena jest też 1900, No ale wam pokażę tylko jak, jak, jak patrzeć na taki zestaw. Jest parasolka, więc to do małego studia nie jest zbyt fajnie. I jest softbox, ale pewnie bez grida i to znowu nie jest fajnie. Jest waliza, to się przydaje przy transporcie, no ale jak miałbym przehandlować walizę Skoro mam w studiu i tego nie będę ruszał, to jak miałbym przehandlować walizę na softbox i gridy, to bym wolał to zrobić. Snut przy dwóch lampach do zabaw może się przydać. To jest ta mała lampka to i ten snud eee, kolorowe żele praktycznie nie używam. W małym studiu znowu, gdzie nie błeśnie z żółtym, czerwonym, niebieskim, to wszędzie się rozchlapie do badania co się dzieje ze światem świetny temat to będzie przydatne czyli wrota i nawrota e, może siateczka czyli grid tak? czyli na te nagarnki na No to tak w skrócie tak bym patrzył czyli szukałbym lamp które no 300 czyli tańszy nie chciałbym wydawać więcej tu ktoś pisał że ile że 300 1300 zł to tak to ma sens no. Pisze Tomek Kowalkowski: U mnie ten za 3300 kupuje za 1950. Jaka różnica? No i pisze to Tomek z okolic Chicago. No, no co, co zrobić? No co zrobić? Masz lepszy wybór. Tak samo D850 w, na Amazonie bodajże, czy Nikon D850. Ile kosztuje? 3300 dolców. Ile to jest? Kalkulator. No. E, ale w Polsce D850 kosztuje około 17 tysięcy. Teraz no, już, już, bo tak to, tak to sobie możemy gadać. E, 3300 usD D w Proszę bardzo, ile wychodzi? Tak mniej więcej, no. proszę bardzo. 11700, no 12, 11, tam ok, A w Polsce jest po 17 koła. To gdzie jest ta różnica? Na co idzie? Na dystrybutorów? Na statek kosmiczny, którym to leci z Amazonu? No nie wiem. Po prostu nie podoba mi się takie. Aż taka różnica. Wiadomo, jak ja będę kupował, to chcę to kupić w Polsce, bo mam gwarancję i td, i No ale wie, gdzie jest ten przewał? tego nie, Jak zrozumiem, to będzie OK, ale na razie nie rozumiem. Nie rozumiem tak dużej różnicy w cenie produktu, który pewnie i tak jest zrobiony, wiecie tam, in Japan, tak? Ciu. I jeszcze u sąsiadów, pewnie część. No, Tajwan i Chiny. Okej, okay, no dobra, no to tyle tak z y, odpowiedzi. Ja mam Elfo 500 do sprzedania, pisze Adrian. To nie giełda, no, ale Elfo, no, to, był, to była solidna firma. Zrobiłem, zrobiłem, Anichil, spokojnie. i podatki. No, ale Robert, mówię, nadal nie kumam, no, to nie jest tak, że y, jak, jeżeli ja pojadę do Stanów, i kupię tą lampę, to czy ja, wioząc ją do Polski, ja, Tomasz z moim nipem, czy ja do 11 700, czyli 3300 dolców, jak wsiądę w samolot i przetransportuję pomijając koszty samolotu i tak dalej, czy ja dopłacę 5300 podatków i cła? Jeżeli tak, to znaczy, że firmy coś zniechalo, w sensie, że firmy nie mogą wynegocjować lepszych warunków. Okej. Okay. Um, no dobra. No dobra, ale czy to cło to jest 5 koła? 5, czyli połowa ceny. No, z 12 mam 5 tysięcy ileś wydać na, na cło i podatek dodatkowo. Um, więc jeżeli tak zapłacę, no to, no to, no to sobie. To trzeba po prostu się z biznesem przenieść do Stanów. Klientce, bardziej się będzie opłacić, upłacić, kupić D850 w Stanach i tam organizować sesję, i dokładać klientkom do, do biletu. No dobra. No dobra, dobra. To już tam, jak, jak dojdziecie do jakichś konstruktywnych wniosków, to napiszcie w komentarzu najlepiej pod wątkiem skąd się bierze tak kosmiczna różnica cen? I nie mówię o indywidualnościach typu ja. Tylko producent. Gdzie Nikon Polska? Czy on musi też takie słab bulić? No dobra. Eee, czu, 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 czu. A w ogóle to zastanawiam się, żeby wpaść kiedyś do Nikona eee, i z Nikona coś tam z, z kimś pogadać. Bo to, to też fajni ludzie są tam, Także no dobra. Ok, czyli tak, jak ktoś będzie chciał się rzucić na kwadrality, to mail quadralitekmałpazieniu.pl będzie tani. Nie wiem jak bardzo, ale będzie tani. No to co? To, to było pytanie od patronów, więc odpowiadam tutaj, hop, w tabelce H32. Jaki aparat Nikona wybrałbyś do fotografii produktowej? Fotografować będę głównie nieduże przedmioty, chociaż kto wie, główny na potrzeby internetu oraz wydruków katalogów. Nie doradzę Paweł, chociaż powiedziałbym, że raczej tu wymagań wielkich nie ma. Spracujesz w stałych warunkach oświetleniowych. Zastanawiałbym się co najwyżej nad obiektywem makro, czyli takim, który jest w stanie wyostrzyć ci też z bliskiej odległości. Ale co do body, Wydaje mi się, że nie, nie masz potrzeby. Pracujesz w dobrych warunkach, więc e, e, aparat, który ma minimum funkcji, które potrzebujesz do wyzwalania. Nie potrzebujesz filmów, nie potrzebujesz 4K, nie potrzebujesz nawet pełnej klatki. To, to jest moje zdanie. E, mówię, nie robię produktówki, więc się nie, nie będę chciał tutaj tak podpisać w pełni. Ale na moje rozumienie, wszystkie produktówki, które się robi, to nie są, nie wiem, e, właśnie billboardy. No nie mają dużych oczekiwań, bo pracuje się w ciągłych warunkach, to nie jest bieganie na przykład jak do ślubów. Trzeba mieć wyżyłowany aparat, który potrafi wyostrzyć w ciemnych warunkach, który szybko wyostrzy, dobrze wyostrzy i itp. A tu nie ma. Tu masz stabilne warunki oświetleniowe. Szczerze, smartfonem też byś zrobił dobre, dobre jak dasz światło stałe, ciągłe, to też zrobisz dobre zdjęcie. No. Um, Okej, okay, dobra. Więc nie wiem. Ale D, D7... 1200 na przykład D, 5000 coś już nie wiem ale ta seria 7x No to to jest w porządku więc gdzieś tam celowo zależy ile kasy chcesz wydać <laughs> raczej sukces to nie będzie aparat i zdjęcia i jakość tylko dobre światło a potem dobry marketing tego no. dobra 32 nie wiem Pytanie o zdjęcia czarno-białe. Na ostatnim live pokazując zdjęcia w aparacie, były one już w BW. Czy wiedząc, że efekt sesji ma być właśnie taki, lepiej od razu ustawić aparat na BW? Czy jest jakaś różnica pomiędzy takimi zdjęciami, a na przykład robionymi w kolorze, a potem przy wywoływaniu zamiany na BW? Pisze Agnieszka, a wy widzieliście tylko moją gębę. To jeszcze raz wam pokażę to. Um. A bo pokazywałem te zdjęcia z e, sesji ostatniej tak z tyłu aparatu. No ja mam podgląd jak wiem że będę robił zdjęcia czarno białe. I tak zawsze strzelam w Rawach i zawsze musicie strzelać w Rawach jeżeli potrzebujecie nazwijmy to robić. Odcinek o Rawach jest na YouTubie możecie obejrzeć. E, a ja sobie robię podgląd do takich zdjęć kiedy czuję że będą w czarno białym to ustawiam sobie podgląd w czarno białym i już. A różnica pomiędzy tym co widzicie na tyle aparatu a tym co daje wam Lightroom czy Capture One jest i zawsze będzie dlatego że profil aparatu i profil ten silnik który wywołuje rawa z defaultu taki defaultu czyli domyślnie one się różnią nawet jak gracie profile tam kamery do Lightrooma to one będą inne jak macie profile kamery do Capture One'a też to nie jest identycznie to co inżynierowie Nikona zaszyli w aparacie czy inżynierowie Canona czyli to co widzicie z tyłu aparatu i to, co zobaczycie na ekranie komputera, będzie się zawsze różniło, bardziej czy mniej. E, o tym w ogóle, co, co się dzieje, to też w kursie z Lightrooma mówię, no? że tam jak się wczytuje zdjęcie, jest to pyknięcie takie i wtedy zdjęcie traci kontrast, kolory są inne i tak dalej. I mówicie, cholera jasna, no, było takie ładny w aparacie, a, a tu się popsuło. Także to jest to, kiedy... Lightroom przejmuje kontrolę i wywołuje po swojemu. No, ale tym się już przestałem przejmować, bo się robi po prostu. Jak się umie słowaczki nazwijmy to, i ma się wizję na zdjęcie, to robi się po swojemu, więc nie, nie robi. No dobra, to tak w skrócie, więc 32. Starczy. Macie jakieś pytanie z tłumu? No, Tomek ogląda kurs. No to tak, do snu, to żeby, żeby przysnął. To nie wiem tam, który moduł bym ci Tomek polecił do snu. Eee, nie wiem. Ja, ja na pewno nie spałem przy tworzeniu. Eee, no dobra, tu widzę, gadamy. Tak. Robert, dzięki za ten, za, za, za wiedzę odnośnie podatków i, i, i cła. To też przydatna rzecz. W ogóle was chcę zachęcić. Jak macie jakieś, eee, nie wiem, sprostowania, uwagi, podpowiedzi czy spostrzeżenia do jakiegokolwiek mojego filmu. To wrzucajcie to w komentarze na YouTubie. Dlatego, że ktoś, kto ogląda potem może jakby również waszą wiedzę, nawet jeżeli mnie tam pacyfikujecie, że dałem ciała, że się pomyliłem, że błąd, że tutaj. Ja, ja nie mam kłopotu z tym, żeby się przyznać do błędu, bo wiele rzeczy mogę się mylić. Zresztą dodatkowo powiem wam, że jak się mówi tak na żywo, to wychodzą literówki, wychodzą pomyłki, bo takie ogarnianie kamery, ekranu, mikrofonu, pomysłów, kartki i tak dalej. To nie jest przygotowane takie scenariusz, które mogę trzy razy nagrać. Więc ja czasami po prostu coś chlapnę, a potem oglądam to drugi raz i ale tutaj pomyłka, tu błąd, tu coś tam. Więc prostujcie mnie tam na, w komentarzach, bo to pomaga innym, więc zachęcam was do tego. E Dlaczego w nawigatorze pisze czarek ma kanały do C, a ty do E? No, pewnie nowy model nawigatora. Jaki ja mam? Nawigator X tutaj jest. No i, no i co mogę? No co no do blokuj. Ja może chipa masz jakiegoś sadzonego. Nie no, no obstawiam, że inny model nawigatora lub inne oprogramowanie nawigatora. Przecież te rzeczy myślę, że fizycznie tam się nic nie zmieni. On potrzebuje. No nie no, może potrzebowałby zmiany nadajnika, że ma szersze pasmo, nie wiem, ale to może być też firmware. Dobrze. Pytanie do Quadra No dobra, starczy, co? No to jeżeli masz ten sam, no to obstawiam. No to nie wiem. To nie wiem, nie wiem co tam. No dobra, to co? Starczy. Dobra, to teraz przechodzimy do... A czekajcie jeszcze jedną rzecz znajdę. Momento, także na chwilę moja, moja face, my face. Uwaga. Wczoraj wam opowiadałem obrazek, więc dzisiaj mogę w końcu go pokazać. Lepiej się. Tak. Nawizasz.pl Czekajcie, czy to w ogóle wyjdzie? Nie, nie wyjdzie. Więc musi być tak, uwaga. Cyk. Tu, to o tym mówiłem, tak, że, ja mówiłem, że niosą osła, no to inny miałem pomysł, ale we dwójkę jak to jest, plusik? Mogę tak? Dobra, we dwoje na jednym ośle zamęczą biedaka. Popatrz jaki prostak sam jedzie, a kobiecie każe iść. Teraz zmiana, nie? Popatrz jaki pantofel kobieta jedzie, a on za nią pieszo że ci idioci idą, zamiast jechać na ośle, jeszcze niech go na plecy wezmą. O, a, to stomię to na plecach. No, to, to tak jest, więc, e, więc ja się tak przez jakiś czas czułem i czasami czuję, jak jedni mówią, że za kawki za długie, za krótkie, wytnij, usuń, zrób tamto, za, za duży poziom, za niski poziom za... i tak dalej, i tak dalej. Także właśnie chciałem wam powiedzieć, jak to jest być po drugiej stronie. się czuję jak właśnie tamta para z osłem, czasami jak ten osioł, no więc e, to... Do tego trzeba mieć nerwy ze stali, jak to mawiają, ale gdzieś tam z tą swoją wrażliwością ląduję, tak po środku. Chyba jakby, mi się, jakby po mnie spływały te Wasze komentarze tak totalnie, to nigdy nie zrobiłbym tego, co robię, czyli gdzieś tam z emocji. Mam nadzieję, że to, co robię, to, co razem robimy, to, co udało się razem stworzyć, czyli grupa, te fotokawki, na których jesteście. To inspiruje jakoś, zachęca do zmiany, zachęca do pokonywania swoich słabości. Także e, wolę iść w tą stronę i czasami mieć doła, niż e, stwierdzić, że ludzie to debile <laughs> I, tak, i tak sobie będą mieli żarciki ze mnie, więc nie zrobię nic. No takie, wolę iść w tą stronę. Także z, dziękuję Wam też za wsparcie, tak serio. No, no dobrze i przepraszam z wszystkim, którzy nie odpowiedziałem na maile i przez jakiś czas jeszcze nie odpowiem. Ja teraz mam sesję e, do kalendarza, którą dzisiaj robię selekcję do końca i wysyłam do nich, żebyśmy sobie poglądali e, zdjęcia. No i trochę wracam do retuszu. Dobra, to jeszcze miałem jedną rzecz. <laughs> za dużo się nami przejmujesz, pisze Grzegorz. No to jeszcze raz, Grzegorz, to jest właśnie w tą stronę, że gdybym się wami nie przejmował... Tak, wami, ludźmi, no w sensie ogólnie, to lałbym na tematy takie jak e, inspirowanie czy dzielenie się wiedzą. No bo nie przejmowałbym się tym, co mnie wtedy, serio, co mnie wtedy robi, że ktoś ma doła, albo że ktoś nie, nie ma, ma frustrację, że mu nie wychodzą zdjęcia. To jest, to jest słuchajcie, to jest coś takiego. Tak. I nie wiem, czy jest środ, środek tego. No, powiem o co chodzi. E, dajcie mi narysować tylko. Dobra, dobra. Na razie tak, na razie to. Jest sobie oś, nie wiem, niech będzie czasu, a to jest amplituda. U góry jest plus, niech to będzie stan euforii, spełnienia się, i tak dalej. A na dole jest dół i deprecha. Nie wiem, poczucie, że ma się ochotę zamknąć te swoje pomysły do, do kosza, bo po prostu. To nic tylko e, kogoś krzywdzi, tak? Więc ja się bujam tu. I teraz i każdy ma takie rzeczy. To nieważne. To możecie robić projekt w robocie. I z jednej strony możecie podchodzić do projektu. E! Tam. Pchi. Więc to jest pierwszy, pierwszy, pierwszy rysunek. To będą ludzie, którzy się nie przejmują. Dla mnie to jest. Muszę to tak może spróbuję zrobić. Ludzie, którzy się nie przejmują, to jest stan zero. To nie jest, że to jest ten, ale to, to są ludzie tacy. Tak. To jest coś takiego. To jest. Nie przejmuje się. Spływa po mnie jak pokaczce. Nic się nie dzieje. Ale też nie ma euforii. Nie ma stanu uniesienia. A ja mam tak. No i teraz ja wolę czuć, że czasami coś robię zajebistego dla innych, ale to oznacza, że będę też się tutaj, po prostu ta amplituda musi się zgadzać, w sensie w lewo i w prawo idzie to samo. Nie ma takich gości. To, to coś z psychiką musiałoby być, że wszyscy są tak. To oczywiście skala czasowa jest u, u, jakaś umowna i tak dalej, więc mówię Wam, będę się przejmował, e, więc, więc tym bardziej dziękuję, że jesteście i to wspieracie. No. E, a czy jak trafi się troll, no to tak, szykuję tam różne mechanizmy obronne z usuwaniem i tak dalej. Więc ja to już zaakceptowałem, gdzieś tam to jest moja natura. I chyba za to też się lubię, to znaczy, że ja potrafię się popłakać na filmie ze śmiechu, ale potrafię też się wzruszyć na filmie do łez, no. A w drugą stronę mógłbym po prostu oglądać film i mówić, zajebiste. A jaki był? No, super. I to, i to jest jedyna emocja, którą... albo nuda, słabe było. No, da, słaby był. no to, także słuchajcie, no wolę w tą stronę, no. Nie możesz zwracać uwagi na każdego, który ci sobie coś pomyśli, powie, e, no nie mogę, ale no mówię, no, czasami jest trudno, no, po prostu, po prostu jest trudno. Dobra, słuchajcie, chciałem wam jedną rzecz pokazać, bo przecież zwinąłem Szymonowi, więc na koniec, nie usuwaj mnie, nie no i no co ty, oszalałaś, oszalałaś. Grupa nie byłaby taka, gdyby każdy nie wnosił tych swoich różnych pomysłów. Znaczy, w ogóle tak, to jest tak, słuchajcie, myślę, że na dłuższą metę każdy jest w stanie ocenić, czy znajomi, wśród których się obracacie, to są ludzie, którzy was notorycznie ciągną w dół depresja, wulkan energii, nie w drugą stronę, wampir energetyczny. Jak wiecie, że po prostu robicie coś nieustannie i ci ludzie was ciągle, ciągle w dół, nie ma nic w górę, nie? Powiecie cokolwiek zawsze jest źle, no to to są osoby, które się wyjmuje z, ze swojego otoczenia. Po prostu je się usuwa autentycznie. Trzeba się od nich odsunąć. Albo wy się odsuwacie, albo ich usuwacie. Ale są też tacy, którzy po prostu, jak, jak u mnie, no po prostu to jest tak, no po prostu czasami jest tak, że jesteśmy ze znajomymi na, powiedzmy, na, na jakimś zgrzycie, ale to nie oznacza, że to jest stała Kolizyjna po prostu. No to tak jest chyba z każdym. No, to ba, po, na tym polega też relacja ludzka, że czasami jest lepiej, czasami gorzej. No ale e, dobra. No więc ten. Więc miałem co? Um, Poland. Cześć. Tak, nie odpowiedziałem. Nie otwieram maili, e, Marcin. To się. Jesz, jeszcze nie jestem gotów na otwarcie maili wiem, że mi napisałeś, ale nie jestem, jeszcze ten, muszę swoje szuflady pozamykać e, e, no i co miałem zrobić, a tu, dobra, o różdupę challenge ktoś tam zapytał, co to jest różdupę challenge obejrzyjcie fotokawki no, to, to raz, ale dwa chciałem wam coś pokazać, gdzie jest ten gadżet to nie jest mój przykład, tylko kogoś, kasuję te komentarze to jest szczoteczka do zębów. Objaśniam. Taka. Szymona. Nie mam swojej, mam elektryczną, a to trochę głupio wyglądało. I o co chodzi? Myliście kiedyś zęby z nastawieniem, że umyję raz i będę miał spokój na pół roku? Nie trzeba będzie już myć, będą zdrowe? Albo w drugą stronę. Macie zwalone te zęby, dziura na dziurze i mówicie, no to raz umyję i będzie OK. No nie, tak? Zęby się myje codziennie, nawet dwa razy dziennie, niektórzy tak szaleją. Czasami ktoś po posiłku nawet myje. A o co chodzi? Żeby mieć białe, zdrowe zęby. Myjecie codziennie. Czy efekt jest od razu? No nie. Absolutnie nie. Czy się opłaca w takim razie? Czy możecie nie myć jednego dnia zęby? No jasne, że nie, nie musicie. Co to zmienia? Jedno mycie zębów? Nic. Totalnie, absolutnie nic, no jeżeli wam będzie capiło tam przez jeden dzień, nic nie zmienia. Tak samo jak nie zmienia e, nie mycie, to i mycie nic nie zmienia. Gdzie się zaczyna robić ta różnica? Tak się zastanówcie, jak robicie to codziennie, nieustannie i konsekwentnie, wtedy, i tylko wtedy, za pół roku, będziecie mieli nadal zdrowe zęby, jeżeli macie teraz zdrowe, bo je, dbacie o nie codziennie. Za rok też. A co się stanie, jeżeli przestaniecie to robić? No, Pruchnica, ból i wizyta u stomatologa. No. Wiem, co mówię. <grym> Naprawdę wiem, co mówię. <grym> jak e, Ja też chodziłem do stomatologa, tak, że mój, mój pierwszy ząb to było tak, że e, jak miałem 7 lat to tak, tak jakoś zaropiał. Nie wiem, coś się zadziało. I ja to jak w komiksach wychodziłem od, od dentystki. Wyrwany ząb mleczak chyba, tak? Wyrwane, ale zaropiały, ja wyszedłem po prostu z bandażem. A tak się panicznie bałem w ogóle tej wizyty, że to ból i tak dalej, więc ja pamiętam tą wizytę tak, tra tak traumatycznie, że potem stomatologa unikałem, jak tylko mogłem. I jak były takie obowiązkowe, e, obowiązkowe, e, jak to się mówi, takie te kontrole w szkole, to ja na, na kontroli mówiłem, że ja się leczę w klubie sportowym, a w klubie sportowym mówiłem, że się leczę w szkole. No i w ten sposób, potem co ząb, to kanał miałem, no więc jak poszedłem już, kiedyś trzeba było coś zrobić, bo po prostu się zęby masakrycznie psuły, to jak poszedłem do stomatologa, normalnie miałem, serio miałem po prostu taką obawę, że łeb porywa, po prostu co to będzie, ile będę kwiczał na tym fotelu z bólu itd., jak wiecie już teraz, e, nie jestem zbytnio odporny na, na ból, e, no to przecież ta, ta stomatolog mówi, w życiu czegoś takiego nie widziałem, tak zaniedbanych zębów, no. I to nie jest tak, że ja nie byłem, no oczywiście, że byłem, ale za krótko, za dużo słodyczy itd, itp. Więc wiem o co chodzi z, tym, z tymi zębami, no. Więc chcę wam powiedzieć, że jeżeli pracujecie nad jakąkolwiek zmianą, to róż dupę challenge, dlatego wam cały czas mówię, że to ruszanie się jest codzienne. Wy nie zauważycie rezultatu teraz, nie zauważycie jutro, nie zauważycie za tydzień. Zacznie się coś zmieniać może za dwa tygodnie, za miesiąc. Takie poczucie, ale nie tak, że popatrzycie w lustro i powiedzicie 3 kilo mniej, brawo ja. Tego nie będzie. To będzie za pół roku. Mówię o, nie mówię o żadnym szaleństwie, żeby teraz, nie wiem, głodówkę zrobicie, Zaczniecie próbować jutro maraton biec, bo to was wykończy, zniszczy. Tak samo jest z zdobywaniem wiedzy, po prostu powoli, łyżeczką, codzienne mycie zębów. Codziennie, o to chodzi. Żeście codziennie sobie głowę nazwijmy to nafutrowali, czy to dodatkową wiedzą z fotografii, czy z prowadzenia biznesu, czy, czy inspiracją, czyli pozytywne jakieś tam rzeczy, czy na przykład fotokawka i tak dalej. Wtedy to ma sens, jeżeli myjecie codziennie, przez długi okres czasu, codziennie. Ja się tak fotografii uczyłem. Po prostu codziennie się w ten świat zanurzałem. Albo oglądałem kurs, albo kupowałem kurs, albo strzelałem, albo analizowałem zdjęcia codziennie przez parę lat. To nie było z I, i do tego trzeba mieć motywację, żeby codziennie usiąść. To motywacją była czasami frustracja, że nie wychodzi, że to nie to, że jak można. Ale nigdy, serio, nigdy nie było takiego okresu. No oczywiście tam ściemniam teraz, tak? Na pewno były takie, że były przerwy czy coś, urlopy i tak dalej, ale. Nie było nigdy takiego okresu, kiedy ja rzucałem to wszystko w diabły, żeby po tygodniu do tego nie wrócić. Bo były takie sesje, czy jak się retuszu uczyłem, to po retuszu miałem taką. Poszedłem na warsztaty z retuszy, że wam mówiłem. I po warsztatach z retuszu, jak zacząłem siedzieć po 4 godziny nad zdjęciem, żeby to pikselować, e, stwierdziłem przy, już przy kolejnej sesji, że każde naciśnięcie migawki to jest plus 4 godziny, plus 4 godziny i frustracji, plus 4, plus 4. I powiedziałem, no more, i przestałem robić zdjęcia. No tak, i, i teraz wracam do bloku reklamowego. No, i, i dlatego jest ten kurs z retuszu, bo mi czegoś takiego zabrakło. Żeby ktoś i powiedział, słuchaj robienie zdjęć może być przyjemne, jak tylko poznasz reguły gry, że można prosto jechać, a nie jakimś high-endem i siedzeniem 4 godziny nad, nad każdym centymetrem kwadratowym skóry czy włosów. No, no dobra, więc tak, to inspiracja. Yy, słuchajcie. No, gdzieś ma, każdy z was masz ten, ma ten rusz do challenge. Mówię, zachęcam was do tego, żeby to był ruch fizyczny, bo dzięki temu serio coś się zmienia. Wy idziecie na spacer, oczyszczacie myśli, e, ciało zaczyna dostawać pozytywnych bodźców, czyli endorfin, lepiej się czujecie i zaczynacie inaczej patrzeć na innych, inaczej patrzeć na siebie, a inni inaczej patrzeć na was. Mówię, kuźwa, co w niego wstąpiło, jakiś taki uchahany Za oknem do dupy, e, w, w pracy gówniany projekt, on jakiś taki jakby się naćpał. No, i jedźcie dalej w tą stronę. W pewnym momencie zaczną się pytać, a co, co ci jest? A wiesz, w porządku, tak. Dobrze się czuję, jest okej. Okay. Eee, no, i co dalej? A dalej to podajcie dalej. Podajcie to dalej. Zaproście jedną osobę, to jest jedną osobę na fotokawkę. Serio. Naprawdę? Trudne? Jak, to naprawdę jest proste, jak zrobicie udostępnić. Nawet jak znajdziecie fragment, który Wam się podoba w jakiejkolwiek fotokawce i można udostępnić od danej sekundy. Wyślijcie to jakiemuś tam znajomemu, który ma doło albo coś. Sam miałem wczoraj doła, więc wiem o co chodzi, no. Wyślijcie, zaproście, będzie nas więcej, będzie raźniej. A jak się potem nie pomieścimy na spotkaniu, who cares? Będzie fajnie. Przez, przez okna będziemy włazić, no. Dobra, to tyle na dzisiaj. Zachęcam tu do dołączenia do patronów i wsparcia kolejnych rzeczy, czy jak tam. Inwestujecie w fotografię, to to jest dobra inwestycja w fotografię i wiedzę. I jak zapraszacie innych, to tu, tu. Do antycznego loga YouTube. Zachęcam. E, jak ktoś chce monitory EIZO to już wiecie. Jak chce ktoś kwadralajta to wiecie. Tu Quadrilight PL. A tu jest EIZO monitor zeniu.pl, e, I do kursu zachęcam. I to tyle z mycia zębów. E, pyk, zobaczcie co tu macie na twarzy. Czyś zęby czele. Okej. Cz, cz. <grym> ok. E, właśnie, retusz Cię przeraża, Malena ma. Tak, kurs jest właśnie dla takich osób. E, I od razu jeszcze przypomnę tylko, że kurs z Lightrooma nie jest dla fotografów tylko i wyłącznie e, osób portretu sensuali. To jest kurs z myślenia jak fotograf, selekcji jak fotograf e, i nadawaniu klimat jak fotograf, niezależnie co fotografujecie. No, czy to są plenery, czy makro, czy dzieciaki, czy sport. Tam jest cała ta wiedza. Oczywiście bardziej na moich przykładach, ale też w przykładach arka. Z kombat kamery. No dobra, to co? Tyle na dzisiaj. Mycie zębów, pamiętajcie, czyli różnupę challenge. Jak ktoś nie wie, co to jest, to obejrzycie stare kawki, na których to tłumaczę. Wszystkich innych też zapraszam do fotogrupy. Jak robić lepsze zdjęcia? I przypominam, że na wejściu jest ankieta z trzema zasadami, a jedna z nich to oznacza re akceptację regulaminu, czyli wsparcie, a nie hejt. I e, nowa reguła z wczoraj, że. To co y, powiecie, opublikujecie może zostać wykorzystane na tym, że oto przepraszam, tutaj YouTube. No, to miłego Wam życzę, udanego dnia. Y, wszyscy, którzy ruszą dupę dzisiaj albo już ruszyli, to tym bardziej zachęcam, zostawcie lajka. To będzie taki mały symbol, że zrobiliście to swoje. I do jutrka. Nie mam jutro żadnej sesji? Nie. Także do jutra. Trzymajcie się, cześć.